detektyw Wieltrych na miejscu. Czajcie, że im prawie dziecko zjebał Wigilię? I to tak nieironicznie? Pa, ja wam zaprezentuję, jak wyglądało prawie jechałem z małą autem. O, zaprezentuję. Jedziemy, przede mną jedzie jakieś auto. Jedzie w chuj, tak wiem, z 20 na godzinę 30. No to, żeby była przerywana, no to podszedłem do manewru wyprzedzania, wyprzedzam. Cak, jak sobie zjeżdżałem, nie? Tutaj szła rodzinka po chodniku i dziecko sobie z p***y wyskoczyło na drogę. Ja dojeżdżam do prawej, dziecko mi wyskakuje i j**, do lewej dałem. Czemu nie przyspieszyłeś? No bo na święta jechałem. No żyję, bo jestem dobrym kierowcą. No ale to nie były pasy, więc to nie była moja wina. To wina tego dziecka była. Jeszcze żyję, tylko w szpitalu leży dokładnie. No, ale... W ogóle tyleś prezentów dostałem na święta, że hej. Dostałem w sumie nic. No, nic nie dostałem na święta. Tak k***a zupełnie nic. Jak przyjechałem na Wigilię... Ja mam do mojego brata z maturą tak dalej. Ja mu dałem, na początkowy prezent mu dałem taki, że dzięki Szabelosz. Dałem mu kurwa Piccolo owinięte streczem i klocki Lego owinięte streczem. No i tak siedzę. On tam coś robił, a ja mu zabrałem nagle zabrałem mu te Piccolo i sobie je otworzyłem. I sobie je wypiłem. On się na mnie patrzy jak jakiegoś odlepa. A to dopiero był początek jechanki. Srata tata i nagle ja tak patrzę, że są jakieś prezenty pod choinką. FEN i KSOWSK i 94. 50 zł. Prezent na święta, bo trochę sad. Dzięki. Trzymaj, bratku. No i wiecie, ja mu dałem te pikole i tak dalej, ja sobie zabrałem mu te pikolo, nie? No i sobie wypiłem. On się na mnie patrzy zdziwiony. Potem tam jest ileś czasu minęło, ja patrzę, są jakieś prezenty pod... Ja patrzę, są prezenty pod poduszką, pod choinką, nie? Ja mówię, o! Pieniądze, prezenty, to dla mnie, tak? A on mówi, że nie, że coś tam, że to nie dla mnie, coś tam, nie? Ja mówię, w takim razie mój prezent też nie jest dla ciebie. On się na mnie tak popatrzył, k***a, zdziwiony. Jak ja bym jakimś odlepem p***nym był. No i potem już byliśmy z kolegami dogadani, jak to zrobimy, jak do niego przyjdziemy. Że jak będziemy by grali... To ja biorę mu pada na podłogę, nie? I przy końcu tam już stoimy u niego pod klatką, on z nami tam był. Ja mówię do mojego kolegi, tak żeby on słyszał, że jak przegram w UFC, to rozdala mu pada. On na mnie się tak patrzy zdziwiony, już wcześniej miał nakręcone w głowie, że jestem jakiś zdjęty, że prezenty pozabierałem i tak dalej. I on się na mnie patrzy jak jakiegoś debila i mówi, nie będziesz zniszczył. Ja mówię, nie, będę. No i przyszedłem w końcu do środka. I odpalamy konsolę, idealnie się złożyło, bo miał pada rozładowanego, nie? A ja tak stoję obok niego, mówię, a czemu ten pad jest rozładowany? Ja nie będę na takim gównie grał. Wziąłem tego pada i nim pierdolę przez pół salonu. Co ty odpierdolasz? Dwóch moich kolegów poszło ze mną po te paczki, i my tam zaczęliśmy gadać, że idziemy zajarać, coś takiego. Tyle, żeby wyjść po prostu z domu, nie? Jeden nasz kolega został i zaczął mu takie głupoty p***ć, że mi odkleiło od pieniędzy, że co ja sobie myślę, że ja przychodzę pady rozp***ać, ten tam go się widzi wkurzony, mówi, że co to ma być, że jak tylko wrócę coś tam, to je. No i napisał nam kolega, że mój brat już jest wkurzony, cały czerwony, to już uznaliśmy, że nie ma co w to iść i jak wchodziliśmy, to śpiewaliśmy 100 lat, to mu dałem tą PS5 nową. I on miał taki miks odczuć na mordzie, on już nie wiedział, co się dzieje. Czy wodok... Ale finalnie tego pada, ja nim tak przeciągnąłem, że on po palenerach poleciał. A wiecie, ile kosztuje PS5, k***a? Za wasze pieniądze to wszystko było. Ile brat ma lat? 12. 3100 zł chyba Olin wy***ł, bo jeszcze pada trzeba było kupić. Jaki mechanik? O co chodzi? Że ledy dali? Halo? Masz, wysłałem ci. No sytuacja jest taka, że tu poszła ta wiadomość do tego Mefia z 27, co on gra test policjanta, nie? No i on się... Czekaj, aż muszę sobie odpalić tego screena, żebym wiedział, o czym mówię. No i on się...
to, że tam jakieś zerwania są i ogólnie napisał tak, z tego co wiem i tak poleci Fach. Report 5 złotych. Za napadowy i... Czekaj, już. Ty weź tych ludzi z Miksa ogarnij, bo dwóch dni zrywają Nego bez powodu. Strzelaninki i FPki się tylko wk***ają. Raczej najbardziej rozsądniejszy, on potrafi pisać ten debil. Jak najbardziej rozsądniejszy, to nie jest najbardziej rozsądny? Jesteś z nich, a latanie od napadu do napadu i zrywanie z p***y albo latanie po 5 minutach TDK to jest jeszcze śmieszniejsze. Z tego co wiem, tak poleci report za napadowy i strzelecki styl gry. No i sytuacja ma się tak, że z tego co ja wiem, to gówno zaczęło się gdzieś na serwerze, kiedy od jakoś od soboty czy coś, bo to było tak, że oni od jakieś gówno solidne na napadzie. No i solidni do mnie zadzwonili, że no oni będą robić sobie willę i że ja będę jako szósty, bo oni chcą to zerwać, bo im od rakę na willi. Ja nie pamiętam, czy oni tam zerwali się. No w każdym razie zrobili gówno w stylu policji, nie? No i od tego momentu zaczęły się zerwania. I to już w ogóle przychodzi na wyższy level, bo Denis jak miał zrywać, to człowieku jakieś negocjacje nagle przez telefon, anonimowy donos, jakieś inne szmery, bajery. Co? No, tam było tak, że oni się, bo to Denis miał w streama kiedy? Wczoraj? To się działo? Pokaż klipka. No, w ogóle sobie klipy zobacz, co ten szymek od... To jest dobry kontent. Ale masz jej dalone. Ojej. Ręce podnieś. W ogóle to jest, nie? Znaczy sprawdzaliśmy, to widziałem ty rano screena tylko. To bo pojechał po prostu. No to się to było. No nie wiem. U mnie ta jakaś ciężarówka tam się szykuje, także kurwa. Zjebane. Ale moi zawsze chodzą na edumny kurwa. I oni chodzą tak powoli i patrzą się na swoją postać, jak kurwa zabiją kogoś. A widzisz? No tam. A tu już taser, tu już taser! Ja się nie będę Ciesio? Niech Ja się nie będę Na co? Zobacz, on patrzy się na swoją postać, on... Ja mam oni w edicie, k***a, Sigma, leci Sigma Music i on tak patrzy na swoją postać, patrz! No tam, oni są dobrzy. Zobacz! I on tak idzie! A Jerel ma garba. Co to jest? Jeszcze coś jest? Tak, mam przyklepane, mam przyklepane. Tak. Dobra, dziękuję. Morda Denisa najbardziej bawi. Czekaj jeszcze raz tu. On z takim spokojem dostał tapa i... A jaką twarz taką zrobił chudziutką, co? Dobrze, że kurwa mnie nie było. O, fajnie jest tak nie grać. Jeszcze coś było, czy to wszystko? No to dzisiaj zerwani, stary, po tym jak to ciebie tam wypierdło, to plan był taki, że za to zerwanie my zerwiemy na jubilerze. No tylko nie uwierzysz, no nie przyjechaj na jubilera, a bili się na komendzie, mimo że mieli, wiesz, odpalony napad. To mi Berun wysyłał, to oni sobie jeździli po komendzie, to oni na parkingu na Davis się bili, człowieku. Także, no dziwny zbieg okoliczności akurat, jak mieli dostać. Czekaj, jeszcze jest jakiś klip na później. Nie masz humor, to ci funkcjonariusze też jak do ciebie piszą. Powiem ci tak, bądź kobietą, kurwa, w tym mieście. Życzę ci powodzenia. Ale czego mi życzysz? Teraz? Powodzenia ci życzę. Ale z czym? No, kurwa, z płyciem no, tu. Galeria. W mieście, wiesz? A co się dzieje? A to oglądałem ostatnio u Denisa. To w ogóle po***ne jest jak wszyscy ludzie na Five City na nie byli, przysięgam. Ja oglądam streama Denisa i ja, ten chłop z konwojentki tak gada. Ja mówię, że on jest na***, Denis, nie, on nie jest na***. Ja mówię, to zapytaj się. Denis się go pyta, piłeś coś dzisiaj? Ja mówię, no, wypiję sobie od rana już, no. Mać, przesada to jest, dobra. Jest Wigilia. Ja w sumie
Ale patrzcie, to byłby dowód, że ją zabiłem. Dobra, ale... spokojnie otworzymy drzwi. Sypialka, sypialka z wina stoi na parkingu w samochodzie i gada cały czas przez telefon. Jest jako czujka. Taka kokieta. Dawaj, łapią. Ja podać, jak ja ją podam, to ona się rozje... Coś się dzieje, czy musimy wszyscy tu? Się zamknie na zapleczu. Ja dzwoniam Outfit szybko. Dzień dobry. Halo, proszę pani. No, co tam? Jest ktoś w środku, bo chciałem zjeść. Nie wiem, chyba jest. Dobrze, sprawdzę. Bo głodny jestem, ale zaraz z głodu. Ten koń? No. Nie, normalnie, chodźcie, no bez lipy. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Witam. Wszystko na mój koszt, panowie, witam, dzisiaj. Możecie zamówić ile chcecie. Czy pan zawsze tutaj daje? Normalnie otwarte jest. Pakujcie się wszyscy od razu. Zamawiajcie ile chcecie. Wszystko na mój koszt dzisiaj. Wow. Wigilia, hej ho! Też? Co? Też na twój koszt? Wszystko na mój koszt. Wieczara, wstawaj, jedziemy! Jak zamknęli? Co? Nie, no patrzcie. Ja chcę karpika. Jeszcze trzy karpiki. Widzicie? Świąteczny! Ja, ale to jest... No bo ale... normalnie się kiełbuję. Widzicie? I co, tylko RDM? Ja tu familijny rolpek wprowadzam na serwer. Smażoną kiełbasę z cebulą. No chyba was... Pędlu. Co? Co się dzieje? Co się ile dzieje? Ile jest osób? Zapraszamy, Wigilia tutaj jest! Wszystko na mój koszt! Ja pierdolę! Chodźmy do... Nie będzie pan czekał, nie będzie pan czekał w kolejce, bo się nie boi. Wigilii, no Wigilii, zajebiście, zajebiście! A to nie jest MDK. Zapraszam, wszyscy możecie zamawiać ile chcecie, ja mam ile przy sobie. Łohoho, ile ja mam mamony! Bija 76 zestawów. 4 razy, nie, 7 razy standard, 7 razy standard taką. Pewnie, ja już tutaj wypłacić jeszcze więcej mamony. Widzicie? Kurwa, ej. Za ile wstęp? Za chwilę. No, szkoda mać. Zapraszam. Zapraszam na Wigilię. Nie wiem, czy ludzie by tego napady robili. Tylko boostingi. Co jest? Czemu oni się podpinają? No wypalaj globus. Nie będzie to k***a, nie żaden gnuje. Dobrze, dobrze, dobrze. To robić? Weź zapłać, bo nie chcą mi wydać. Już płacę. Ile tam jest? 12 zestawów. Proszę bardzo, 2400, poszło. Coś jeszcze opłacić trzeba? Ktoś jeszcze coś chce? Na razie normalnie, poczekajcie. Widzisz, Adrian? Jest miło, fajnie. Fajnie jest. Bam się. Już mnie auto p***ło. Już myślałem, że będzie napad C-Wordów, ale bez lipy. Ale tu uważaj, bo wczoraj to było mocno tu też. Co, jakieś lagi? Nie p***ło, że mam znowu bombę. No. Wesołych, bomba, pozdro. Jest git. Witam na Wigilii, ja stawiam, panowie, ja stawiam. Będzie 30 zestawów. Halo, 30 zestawów będzie, standardowych. Witam, ja bym poprosił... 4 na osobę. 20. Ale ja dla wszystkich kupuję, że na Wigilię, co? Nie mogę kupić 30 zestawów? Nie no, wiesz co, to jest z góry bardziej, to nie od nas. No dobra. No ale on kurwa kupuje ale z góry. Ale ja kupuję dla wszystkich z góry. Jezus. No dobra. Mi kupuje tego. Płaci to wymaga, co? Się nudzi i wysyła takie 911 latki. My tu wszyscy, co teraz na jebusie? Co? My wszyscy, co i co teraz na jebusie? Ale co, ale... No tak, to areszty nas wszystkich, pijaku. Kogoś tu chyba pochwalał Grinch, ktoś tu chyba jest Grinchem. To są federańcy, to nie są policjanci. To chce chyba nam spierdolić święta. No. Proszę, są wyjdzie niż dzielili. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Wypierdalaj.
Mam wypierdalać? Tak. Dobra, ale ty wypierdalasz razem ze mną. Zapraszam. Możesz ci obciągnąć te święta. Naszym językiem, jak Gija była. Do widzenia, idę dalej płacić. Poproszę 30 zestawów. No dobrze. Ale jakich? Standardowych. Okej. To nie ma kurwa sensu. No wypierdalaj. Nawet ci ziomki mówią, nawet ci ziomki mówią. Przepieczara. To on jest taki wyleczny, no? Na zakój, nie, kolego. Albo kurwa wypierdalaj, bo my tu jemy. Ale po chuj tu ludzie chcą tu zjeść, wypierdalaj. Wypierdalaj, bo pierdolniemy wszyscy. O kurwa. Musisz się wysać, jednego debila mniej. Proszę bardzo. Ale to jak... Ale... A ty też zginiesz wtedy. Ty też w sumie. No i trudno. No i elegancko. Ile dzisiaj było pite już? Było coś pite dzisiaj? Nie, dzisiaj jeszcze nic, ale jest później w planach. Gdzie jest gra? Na co jest dzisiaj w planach? A, nie. To co wczoraj? Objazd konwojentką kurwa na pół miasta. No. Dobrze, mogę to płacić te 4000? Tak, proszę bardzo, 20 zestawów kolejne. Dobra, dobra, dawajcie wszyscy na 3-4, zapraszamy policję na Wigilię. Pana, jakie napoje tam są? Dajcie jakieś te jedzonko. Gotowi? Tak. Jazda. Dobra. I co teraz, Gagatku, znakujesz nas wszystkich? Co teraz? No, no co teraz? Teraz? Proszę iść po wóz pacyfikacyjny. Pierdalej. Dawajcie wszyscy na jedynkę. Jestem wyciara, Ej, jak ktoś jeszcze nie, wysłał? Jak ktoś jeszcze nie wysłał, niech ktoś wyśle dźwiękę. J-Ray kazał to wysłać. Jeszcze raz, J-Ray. J-Ray kazał to wysłać. Dobra. Dobrze. Prawie 20 zestawów, tak? Jazda, jazda, ile jeszcze pieniędzy? Jeszcze 20 zestawów chcę. Dzień dobry. Poproszę, 17 standardów. 17 poproszę. Proszę pana. Ale pan. Nie wiem, czy pan doniesie, ale proszę. Ile? Dzięki. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy się połamać opłatkiem teraz. Ej, co ty masz napisane na tym tym? Proszę bardzo. Na tym swetrze! Nie! Co masz? Nie zdejmuj szalika, nie zdejmuj szalika! Halo! Ej, bo tu psy, czekajcie, tu dalej stoi ten debil, dawajcie kolejną 911! Teraz pozdro J-Ray! Pozdro J-Ray! Spadźcie sobie wziął. Pozdro J-Ray, wniawia się Grinch. No, ja nie mogę jeszcze. No kurwa! Co? No to patrz! Na policyjny mam samochód! J-Ray, czy ty właśnie bierzesz nam furę na policyjny? Tak, na 70. O, właśnie Liam nie ma fury. I co myślisz, że nas to boli, frajerze jebany? Nie, 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 będziecie mieć aut. O nie, o nie, o nie, jakbyśmy cię teraz w pizdę załadowali. Trudno, nie? Morda nie szklanka. No dobra. I spierdalam. Dobra, chodźcie do środka, wypierdalaj stąd. No i po ruszysz mi crawlera, wysiądzę stąd i daję ci kulę w łeb, przysięgam. Okej, idę ruszyć. Wypierdalaj frajerze. Wypierdalaj stąd. Monitor mi się wyłączył. Nie wolno. Wypierdalaj frajerze. Monitor mi się wyłączył. Żeby mnie odpalował. Ale już, dobra, chuj, na dwóch monitorach gdzie gram. Śnieżka, normalnie monitor mi się wyłączył. Nie zostaw, nie bij go, nie bij go, nie bij go, nie bij go. No, nie bij go, spokojnie. Dlaczego pani ma broń? Dlaczego pani ma broń? Przepraszam bardzo. Ty. Dlaczego pani ma odbezpieczoną broń? Podnoszę ręce. Podnoszę ręce. A czemu on celuje? Uciekam. Kurwa, spierdolę. Ręce w górze, purker. No gość siedzi w święta, auta holuje. Co tu się dzieje?
Ej, odholował! Ale to są debile! Ej, nie, J-Ray, coś ty narobił! Duch poskocz. No dobra, to przepraszam cię. Gdzieś ten Piotrek? Ziomek do pieczary, tak, widzisz raz tylko, ściszno to ciebie jedzie. Ej, kurwo! Obiecałem ci, że to zrobię. Wyjebane, warto było. Wie, czy to jeszcze by są kulotki. Ona chyba, ona chyba, to titi riti. Cholera. Jest, dobra, nie jęcz tak. No dobra, sorry. I mój telefon się zepsuł. Potrzebujesz nowy? Nie, brakuje nim twojego numeru w kontaktach. Weźmy mój pójść do szpital, gdzie? Myślę. O, jaki ból. Ale ja powiedziałem tej kurwie, odholuj mi auto, to cię zastrzelę. No, kurwa. Wszystko od ciebie? Nie, co ty? Odbierzesz sobie później. O, no, możemy tak zrobić. To twój numer, weź. No, ogarniemy. No, bo to cię przeszukam, żeby nie było. I przyjdź później, ja ci to oddam. Pewnie. Kurwa, ile ty tego masz? Uj, bo jestem bogaty. W ogóle ja mam 5 aut, nie? Dwie limitki. Dwa limitowane auta, rozumiesz? Może, boże, chcesz powiedzieć coś Schlagenem za 5 milionów? Nie. Nie, to dobra, ale kurwa, naprawki to nie mi nie wiem, co to, ale chyba to też nie powiem. Nie, to bez lipy, ale wyjebane. O, tylko że proszę, nie żółciak. I nie strzelajcie następnym razem do nas. Ale ja nie strzelałem do ciebie. A, bo ja cię rozstrzelałem chyba. Ale to nie było tak. Kurwa, jak mi dudni muzyka. Daj mi wizytówkę, ja sobie do ciebie zadzwonię. Ja zapamiętam. Tak? Mhm. Ale ja nie szukam nikogo, wiesz. Ja też nie. Nie? Nie. Co tam u ciebie? Jak się leci? Tak? A człowieku, kurwa. Wigilię chciałem zrobić. Wigilię? No. To afera była o $250, jak coś. O, to fajnie. Czyli po prostu jest zwykłą atencyjną kurwą, no. No. Tak to wygląda. On tylko chciał nas kurwić i 250, ale obsrał się pewnie, bo wiedział, że było... Dym jest. Jaki dym? Co się dzieje? Nic, na bazie jest dym. Jaki jest na bazie dym? Baron biega i strzela z paralizatora z biela. Tak. No. Dzień dobry. Wszystko twoje. Dzięki, w kontakcie. Spoko, mordo. Co za kurwa. Co tu się dzieje? Dono! To macie funkcjonariusza najebanego. Jest! Najednego. Proszę sprawdzić! Max Power jest ostro najebany! Ja po prostu go wkurwiliście. No nie, kurwa, jest pijany! Pan go zapyta, panie Lincoln, pan zapyta, weźmy swojego funkcjonariusza. Ja, on jest zdenerwowany na was. Ja, on jest zdenerwowany, on jest najebany. On jest najebany! Zara to on powie, że wam najebie. No, słyszałem. Mówić za was rozpierdoli. Panie... Na paintball, głowy nisko! Jeśli to mnie podbierzecie. No jebus tam z tyłu. Patrz. Będziecie mnie rozpierdol. Ja za chwilę wyjmę swoją klamę z kabury i tych wszystkich tutaj zjebów, co strzelam, to... No mnie już kurwa nie zobaczysz tu. Jak oni sobie kurwa mogą jeździć po takim... Ty, on auto mi holuje! Podoba mi się autora. Max Power dojebany! Ej, już się nawet nie odzywałeś tak na jedno. Może zapomniał jak mówić. Max Power! Najebus. Witam ze strony... O, dobrze, tu jesteś. Zapraszam na komendę, zapraszam. Wszedł na 4 komendy. O kurwa. Chuj, mamy go. Kurwa, wyjdź, masz schody na góry, zadać skoczyć. Power, ty i tak nie trafisz. Power zmisował wszystkie tasery.
Mef, jak ci się kurwa trzęsie ten, to wiesz, ciężko. Oooo! Duch, weź mnie do tam. Chodź tu, Aizu! Tam taser na dachu. Uaaa! Idziemy. Żyję, żyję! O jest! Siadaj, wsiadaj do tego, do Meka. Panie Purku. Power mnie goni z taserem, najebany! Otrafić się może! Idziemy, biegnij do nas, Jelen też ma taser, biegnij do nas, do komendy. Powalił mnie! Zakuł mnie, zakuł mnie! Traf mnie, traf mnie go! Nie mogę go! Co tu się kurwa dzieje? Co to jest za... Kurwa, no co... Strzela! Co jest? Co tu się stało? Czemu oni go... Bo zaczęli kurwa znowu. Co tu się kurwa dzieje? Czemu oni się strzelają? Co tu się kurwa dzieje? Czemu wy się strzelacie? Co tu się stało? Halo? Ła, dostaję, dostaję! Nie, nie, ja wolę chyba, kurwa, już nie grać na dzi, co tu się odpierdala? Ale jest dziwne, Power, że takim pewnym krokiem chodzisz po tylu piwach. Odezwij się słowem! Co tu się odpierdala? Power, czemu ty się nie odzywasz? Ja mówię. Co ty mówisz? Skupiony jestem, bo strzelam. No to. Co mówić? No rozkuj mnie, ja nic zrobiłem, jestem niewinny. Nie strzelałeś do mnie. No gdzie strzelałem? Do Jaya strzelałeś. No. Ale za to już siedziałem. No. Jak siedziałeś? Nic nie siedziałeś. Odsiedzisz teraz, zobacz. Co kurwa. Tu się kurwa dzieje? Przepraszam, żyje pan? Ja pierdolę! Żyje pan? Panu tutaj opatrzę. Popatrzę pan. Przedrabia swój? Jedź, na jebus nie kapnął się! Zobacz, na jebus się tak skupił, że ma... Ja pierdolę! Co tu się dzieje? Cię zaraz rozkuję. Ufi, Power się tak skupił! On tak, ja się skupiłem na strzelaniu! No czekaj, biorę kajdana. Ja nie mogę! Jedzie na ten, więc będzie konwój. A mamy, zbierzemy tylu ludzi? Co? Zbierzemy szóstkę? Zbierzemy. No, zbierzemy, no to ja jestem ludzi, z duchem, to jest licz... No to ogarnij szóstkę, radio 5 i 3 i jazda, no. Dobra. Na radiołka co właśnie wyjebała na komendę, idę. A to w ogóle możliwe? Perun wychodzi. Nie żadnej kości ani... Nie, puścił nas Max Promil, chodź. No, Max Promil was puścił? Tak, Max Promil Sigma, puścił nas. Gdzie jest Max Promil? No już pojechał stary, powiedział tak, zabierzcie wszystko co trzeba mnie i wypuścił. Dobra, patrzcie, 2 tygodnie nie grałem. No nie ma z Lopezem patrolu, bo Lopeza nie ma. Co tu się kurwa? Po drugie, z tego co się orientuje, to był jej FTO, więc musiała z nim jeździć. Człowieku. Ją ciężko było wsadzić do jednego radiowozu. Ej, nie. Włamanie do willi, włamanie do willi! Włamanie do willi, ktoś się do willi włamuje. No to git, nie? Jadą tam na szóstce. Już jadą. My mamy inną akcję teraz. Jaką? Telenowele na komendzie. Tak, dokładnie. Nie no, jakiś chyba napad na paleto? Na paleto. No na paleto mamy. Gdzie on? Przecież to czemu nikogo na paleto nie ma? Nie, bo czekamy, żeby się zbriefować. Jakiś niby informator do znaka, że niby coś ma siedzieć na paleto. Co? 3-3 reaguje na Billa. Tak przekazał jeden z LSSD. Co? Co tu się kurwa dzieje? No, ale jak do tego doszło? Ja ci wszystko powiedziałam. Czy ty się przenosisz do LSP? To jest wytry, jaki radiowóz? Na willa? Bo chyba tam jedziesz. Nie jadę tam, odreagowałem. Powiem ci tak, w większości przez ostatnie kilka dni to ja siedziałam sama, wiesz?
Co to jest? No ja... Dziwisz się? Oliwia, ile masz godzin? 27 godzin, 57 minut. Nawet ja chyba dotknęłam przez 4 dni. Ja też dotknęłam. Nawet ja. Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdolę, jak to wszyscy najebani są! Powiedzieliśmy o tej traumie, bo ja jestem jak taka stara sąsiadka. Ja to muszę postać, muszę to postać. Myślałem, nie chcę na to jechać, kurwa. Ale ja chcę, o co tu kurwa chodzi? Też tą rodzinną kolację, wiesz? Z dwójką dzieci i z moim byłem, więc słuchaj. Trochę dowiem. A ten... A co Peterz będzie? Nie wiem właśnie. Będzie niezręcznie. Chcesz iść ze mną, jako moja droga? Jeszcze trzy osoby zafalowane, zapraszamy Cindy. Ale ja już mam. Jaka ta? Biegnę, bo byłem. Możesz go wziąć pod pachę, kurwa. A wy zaprasz Henka. Mamy... Słuchanie, prawdopodobnie teraz będzie napadane na bank. Ale to... Gdzie są Pawli? Będę na ciebie. Będę tutaj na tyle nowela, to bez nas kamerą. Dobra. I będę wam śpiewać jak z takiej. Niech Speedy książce wchodzi na policjanta! Nie! No przecież tu... Nie miałeś jechać na willę? Nie. A, bo zareagowałeś, widziałem w dispatchu, to myślałem, że jedziesz na willę. Nie. No dobrze, to zareaguj ładnie w dispatchu tutaj na interwencję. Akcja Poleto. Możesz jej nie widzieć. Jak jedziesz z nami. Nie widzę, ja jej nie widzę. No już ją powinien zobaczyć. Już jest. A jest, widzę. Co tu się dzieje? Na stylu to nasza dwójka. To jest obu Evrona? Nie pierdol. Jeszcze dwóch osób nie widzę tutaj na sali boju. Chluźnij coś, wy jesteście rozjebani, ja nie będę nic pił, kurwa. Dobra, jak już są wszyscy moi drodzy, to krótki briefing, co tutaj ma miejsce i to będzie miało miejsce. Mamy tutaj potwierdzony prawdopodobnie rabunek banku na Poleto. Dostałem informację od tutaj jednego z pracowników banku, że teren był cały czas obserwowany przez napastników. No i tutaj również, że tak powiem, od nich jedna osoba się wysprzymiała, rzeczywiście taki napad może mieć miejsce. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co tutaj ptaszki świerkają, oczywiście napastników podobno miało być 9 na tym napadzie, zobaczymy. Stąd tutaj oczywiście zwiększymy sobie liczbę funkcjonariuszy do 12, z czego plus jeszcze oczywiście helikopter. Jak na razie myślę, że możemy gdzieś tam patrolować w okolicy Paleto, oczywiście nieinwazyjnie, żeby ich nie spłoszyć, bo zależy na tym, żeby ich złapać. Bank oczywiście jest poinformowany. To jest ta kreatywna akcja chyba. Procedury odpowiednie zostały zlicytowane. To jest ta akcja kreatywna, o której on rozgadał. To jak na razie tyle, musimy czekać tutaj na sygnał bezpośrednio z banku, że już taki napad będzie miał miejsce. Co podobno ma się wydarzyć w przeciągu następnych kilku chwil. Podobno miała być to godzina 21, zobaczymy. No tak jak mówię, napad jeszcze nie jest potwierdzony, ze względu na to, że nikt za rękę złapany nie został, dlatego... Wow! Ja zgaduję, Janek, że ty broni długiej nie masz, nie? A skąd? Przecież to trzeba zasłużyć. Ja zasłużyć. Szefie, proszę o wydanie. Tak, nam powiedzieli. Co tu się dzieje? No, tam jeden chłop do nas celuje z tego buzarda. Z prawej strony. Cholera! A ktoś z Paleto jest z naszych? Już, czy na Paleto ktoś już jest? Nie, jest helikopter od nas. Jest Eagle. Lucas Orange. Dobra. Tu tak na rogu, pyk, o. Ni chuja właśnie. Tu może, o kurwa, jest. Muszę, fajnie jest ten. Ciężarówki zaparkowały pod bankiem. O! Dobra, 10-1, alarm uaktywnił się w banku Paleto. Myślę, że możemy już się udawać na miejsce. No to już podjeżdżamy. Jednostki prosiłbym o skoordynowany podjazd z miejsca napadu. Oj, chuj, trzeba czekać. Chcemy jeszcze, się bierzemy do końca. Przecież to jest... To jest kurwa... Hit lata, co tu się dzieje? Kiedyś była, tu! Ludzie są na dachu. Przyjął, 10-2. No w sumie, a na chuj my się czajmy! Jak oni szacą! Tylko na banku. Naprzeciwko budynku naprzeciwko jeszcze jest jeden. Naprzeciwko również są na dachu. A, bez kitu jest jeden, tak. Kurwa, dwóch tam chodzi. Na przeciwnym dachu jest jedna osoba. Wyobraźcie sobie, jak kurwa u nas by coś takiego było i ktoś od nas by chodził po dachu. To jest instant poddanie, kurwa. Instant poddanie.
tańczysz im, rozumiesz, taniec jakiś ponętny? My nami, kurwa, chlazga brzuchem i bierzemy temki. Szybkie, flash art, smoke, pach, wchodzę sama. Dzięki, suba, Ego Cinkrofa. A się wchodzi dwóch, wytrych, krzyczy łapy, łapy, pe i puch. Tak, no i dobra. Ej, ale patrz, teoretycznie ten na dachu jest własnym celem, nie? On jest sam tam. Gdzie? No za nami, za nami jest. Na dachu. Zwykły chyba buzard. Oni się trzymają za kamizelki i sobie wychodzą po dachu tylko. Wyglądają, po prostu pilnowali trochę tego, nie? Banku, tak samo na wejściu. Jeśli otrzymasz jakikolwiek dokument od niej, chciałbym, żebyś go przekazał dla mnie, się skontaktuję z federalnymi. Dzień dobry, co to się dzieje? Oni gadają nie po naszemu. Tłumacz jest potrzebny tu na dach, to pilne. Po jakiemu oni gadali, bo nie słyszałem? A po jakiemu? Auf Wiedersehen, goodbye powiedział. Blefują. No nie wiem, nie znam tego języka. Nie mają broni. Mają, jeden ma jakąś krótką przecież. Nie! A nie ma ty. Każdy jest bez broni, kurwa! No. Ty, ale tam naprzeciwko też coś łazi. I też bez broni! Ty, to na dachu mamy nieuzbrojonych w ogóle. Wszędzie są, kurwa, nieuzbrojeni! Jakby tam się wjebać, spacyfikować. Bo może nie mają tej broni, faktycznie. Bo jestem w kontakcie z federalnymi. Jeśli otrzymasz jakiekolwiek tutaj informacje, kod i przekaż mi od razu. Ale kurwa, to tak sztucznie wygląda, że hej, kurwa, przysięgam. Jak widać, no, tutaj w okolicy się kręci. To tak cisza. Sztucznie wygląda, przyjął. Kurwa. Przyjął. Przecież normalnie już dawno byliby zawinięci. Nie! Jebło, powtarzam, jebło! Co jebło, Janek? Wiem, ale to nie my! C4 jakieś tu pikają! C4 jakieś pikają! Pika, coś jest pikanie! Dobra, uważajcie, tam oddalcie się na razie. Oddalamy się, Gadają na radiu, widzę to. Lusterko. Ta dwójka cały czas stoi z przodu. Ej! Dawaj posłuchaj, może by tam teczka leży, nie? Za tym zrobimy, że to oni. Normalnie kręcimy w to, że ten i trzeba będzie zrobić wjazd i tak zrobimy. Mamy jeszcze jednego flesza w ogóle. Dawaj, to rzucam tam, dawaj. Czekaj, jeszcze nie teraz. Chodź, dobra. wracamy do Janka. Dobra, że nie było przypał, ale wezmę. Attention all units, we've got a robbery. Co tu się dzieje? I don't know, I don't have permission to talk with you, sorry. A on nie co ma tego, on nie ma permisji, aby rozmawiać z tobą. Co, my tu będziemy tak godzinę na tym dachu? Nie. Ile? Godzinę? Czepie? Mam nadzieję, że będzie awans. Słuchaj tego, ja mam pomysł. Wypierdol mi tam flesza, jak będą pod murkiem, nie? I spadną. I spierdalamy z tego dachu. I on gadał przez radio i rozkazywał resztę. Do środka czy tutaj jak tam? Tu nadal. Ej! Czekajcie, robimy tak zwaną pacyfikację powoli. Zaraz będzie tak, nie? 10-3. Pierdalamy. Co to za flesz poleciał na dachu? Suka, co to był za flash? Grozili nam, że nas zabiją, po angielsku mówili do nas. I mówi, że I don't have a permission for talk for you. Citizens report. No kurwa. Citizens report. To na pewno jest ładunek, do którego Floyd trzymał zapalnik. Czy przejdę tu? Bo mogę wezwać Henia. Nie. Wracamy, nic nie słychać.
Będziemy bomby szukać. Bomby będziemy szukać. A ja to pierdolę. A nie, jestem gotowy, kurwa, jak nigdy. Szef patrzy. Przestańcie robić to, co robicie. O kurwa, ja tego nie mam. Jestem gotowy na szukanie bomby. Dobra, oddalcie się jak najdalej od tych furgonetek. Jeśli nie przestaniecie, zaraz oddalę was do interwencji. No tak, byle żebyśmy nie ten. Byle, czaić, to jest kurwa. Puszczałem na sporcie tutaj na tego rannego jednak. Ktoś uzdolniony medycznie. Co się stało? Ciężko ranna ta osoba, która była zatrzymana. Dajemy wam kody do bomby i... W porządku, czyli tak. Wy chcecie jeden dowolny pojazd podstawiony z naszej strony. Nie, dowolny. Bądź człowiekiem. No w porządku, to coś wam załatwimy. Dobra, dobra, w porządku. Kurwa, szefie. Ale szef tu jest blisko, nie? Jeżeli ja mam detonator, bo oni oddali detonator, to przecież oni już nie mają żadnego argumentu. Teoretycznie tak, w praktyce nie mam pewności, że nie mam drugiego, ale no, jeżeli oddali, to są głupi, jak już zaraz oddali. No nie no, generalnie to, ja mam wrażenie, że my tu loda chyba przyjechaliśmy robić. Za nic, kurwa, wszystko dostali, wszystko. O, czyli tak jakby, kurwa, kurkę napad robił. No i ten, bzikiela by był na SV. O, proszę bardzo. Zabierzcie mu wszystkie narzędzenia, urządzenia komunikacyjne, żeby nie wiedzieli. Ty, gadają. Poczuj, tu chodzi. 5 złotych. Oni dali swojego człowieka na zakładnika, wynegocjowali sobie co chcieli, a teraz macie im oddać ich człowieka, czyli zakładnika. No kurwa, ten napad nie ma sensu, Zyb już mogli ludzi z Bin Machina wziąć. A, idzie do środka, debil. Zatrzymajcie go, zatrzymaj go w takim razie, Wydrych. NDO! Zatrzymajcie, legitymujcie, przetrzepcie go dokładnie, czy ma przy sobie cokolwiek do telekomunikacji. Zakuwam cię, lewa, prawa, mój numer, odznaki. Jeśli ma, to zabierzcie mu radio i będziemy ich podsłuchiwać nie wyżej. 341. Przeszukam cię teraz. Zobacz, czy ma radio. Przecież jestem zakładnikiem. No, o kurwa. Rozmawiałem tam z panem jednym i powiedział mi, że mam stać i czekać. Okej. A ma radio przy sobie? Czy nie, Utrych? Nie. Okej. Może są tylko karty z nim zabrałem, ale to spokojnie. Jak jest ta budowa taka... Idealnie brakuje tutaj rzeczy, nie? Patrzcie. On idealnie tu miał rzeczy wszystkie. Przy kardzie leży. Słucham? Przy kardzie leży. Dobrze, dobrze, dobrze. I pana porwali. Co dalej? I tam mnie wzięli od tyłu i od przodu i porwali mnie. Założyli mi worek na głowę. W momencie, kiedy założyli mi worek na głowę, w sumie to się... Praktycznie nie odzywali. Dobra, 10-1, udało się wynegocjować. Nie, wzięli mnie potem, no nie mam pojęcia, gdzie ja nawet byłem, ale... Myślę, że tutaj bez kazali mi zakładać te ubrania. Przypominam rozkład jednostek. I kask, to je założyłem. Ja w Vigaro, no i zawinęli mnie na bank. Buffalo STX, U3 pojedzie VSR. Zmień sobie nawet bufalkę, jak coś, Lucy, nie? Ja nie mam bufalki. Zakładniczka opuszcza teren napadu. Dobra, myślę, że VSR będzie... Dobrze. Ja tu nowy jestem, ja za bardzo tam... Tak, wiadomo, ja tutaj wie pan. 366, wypuścili mnie na... No, uwierzyli mi to i kazali A mi... A buty gdzie pan zgubił? Ma przy sobie, zdjął. No mam buty, bo mi jakaś taka starsza pani... To co mam na sobie. Pozdro dla ciebie, jesteś zwinięty w tym momencie. Elo? Za co? Ej, jak coś to zakładnik podstawiony to lost. Z jupą sobie popierdalał przy sobie. Elo? Detektyw Wieltrych na miejscu. Zabiję go. Kurwa co? Nie macie do czynienia z klapkiem. Proszę, to dla pana. A pomyślisz wy też, że mógł o fajkę nie prosić, nie? Cześć, ty... Wasz kolega jest idiotą. Kurwa, właśnie w jupie przyszedłeś? Zgadza się, wasz kolega. Przyszedł po papierosa. A, no to już może PS-y. Dziwnym trafem miał przy sobie, kurwa, jupę. Chłopaki. Ma przepis na benzo? Ogarnijcie lepiej za kolegów. Macie jupę z powrotem. Pytają, czy mamy masz przepis na benzo? Mam. Ale... Kurwa, czarne PS-y? Czarne PS-y, takie kurwa, takie z jajem.
Wydaje się być taki, co papierosa by nawet do mordy nie wsadził. Jedyne co do chuja kolegi. Ogarnijcie się o to kurwa i jeszcze raz mi poddacie funkcjonariusza na mojej służbie, to wam tu wjadę. Ok. Ja pierdolkałem, prawie się zostałem. Ale prawie. Czekaj, bo ja tu kolegi do ryjawcy dałem. To trzeba, Janek. Ja nie wiem, ty się znasz na robocie. Ja nie wiem, co się z tymi losami robi. Jak to? Lwór na łeb, jazda. Wyjść nie mogę. Chwila, bo ja przez pomyłkę wsiadłem do grup Zexa i nie mogę wyjść, bo mi zamknęli auto. Pozdro. Przyjął. Jestem już gotowy, wchodzę do banku. Przyjął, dobra, wchodź. Zaraz kod nie podejmę. Ile zakazy mi wypierdolą w powietrze? Dobra, gotowość unitów, 1 Lediu 2 za Cypherem. W środku Ready. Jedyne co znalazłem to pistolet i taser. I amunicję. To moje to jest. Trzymaj. Przyjął, rozejrzyj, znaleźć się w środku, proszę i sprawdź później drugą furgonetkę grup Zexa. Trzymaj. Szukamy bomby. Zaraz wymienimy helikopter i będziemy... Przyjął, na razie zespokojam. Tu nic Janek, nie ma. Ja pierdolę. No nie, jakiś opis wystarczyło zostawić. Przyjął, nie ma. Jak na razie. Przyjął, sprawdźcie furgonetkę. Tu nie ma żadnej bomby, nic. Przyjął, dobra. Puszczajcie już napastników w takim razie. Dobra, to puszczam tego Cyphera, dobra? Ty puszczaj Cyphera i przyjdziemy na 13 jednak z Cyphera. 13. Dobra, czyst, grup Six czysty. 12, teren banku. Jesteśmy, niespodziewany prezes, niespodziewany prezes. Tak. Kierownica wolna. O, to ja. Dobra, wy... Dziękuję. Informujcie nas cały czas na bieżąco, gdzie będą, co będą czekaj, robić. Czekaj, a my mamy jechać, czekaj, nie pościg? Nie. Za grup Sixem, tak? Tak, tak. Chuj, idziemy za łatwiejszym, my idziemy za łatwiejszym. Za grup Sixem. Czyli za grup Sixem. Paliwo. I leci na to paleto tam, do was? Co teraz? Ja podobno to mam lecieć za tym grup Sixem. No to będziesz leciał. Okej. Nie, ja bym to w ogóle objechał teraz. Bo i tak, kurwa, tamto nie przejedziemy. Tak. A nie, przejdzie... Kurwa, przejdziemy, szybko wybiegniesz. Wybiegniesz, kurwa, szybko, dźwigniesz jazda. Tak. Tak, było ponad? Dostało. Poczekaj, co i kolczatki. Zdejmijcie kolczatki. Gdzie on jest? No poleciał prosto. Co to tak zapierdala? Kurwa, tak szybko! Widoczność jest? Zjechał do prawej, gdzieś mam do prawej? Na tak, za nami jest, za nami jest, na tej farmie zielska starej. Chyba wysiadka jest, ale nie jestem pewny. O! Bo się zablokowali. No to... Czy jest broń? Zablokowali się, cały czas skórze, ciężko stwierdzić, jest. Jeden wysiadł, drugi wysiada. Wysiadka? Wysiada. I gdzieś to. Tu! Za nami! No, jeden, biegnie jeden, na nas, biegnie na nas! Jeszcze grup Six się cały czas ucieka do autostrady. Ja, furę, prezes zamknie, furę! Biorę. Ja gonię jednego. Ręce do góry! Endeo, zatrzymaj się! Ręce do góry! Dobra, jednego to już mamy Incassidy w ogóle. Incassidy, Barabira. No to 13. Drugi biegnie na... O ty kurwa! Wyrwał mi się! Wyjął kopyto! Bo kot siódmy wyjął broń, schował się w krzakach. Co zrobić? Wyjdź z krzaków. On mnie rozstrzela, Dani! Jakie do farby? Zamiast mam czekać na tapa, czy o co chodzi? Biegnie tam środkiem. Ma broń w dłoni. No nie wiem, no... Na radio. Ja nie jestem LSSD. Radio. Mam go z góry, wyciągnął telefon. Jak uzbrojony to mogę strzelać, bo ja nie pamiętam. Nie. Dobrze, po takim razie... Okej. Attention
Wlatuję do tego domku. Wydruj z drugiej strony, leć z lewej to klepki. Dobra. Widzę go, nie, biegnie środkiem, biegnie środkiem. Zamykamy go. Czy to będzie... wszystko zwieńczone napierdalanką? Biegnie pod górkę cały czas. A na helce jest. Zaraz padnie. Chodź tego buzarda! Ich mi ty! On go skasuje! Może się potną sami. Odebrał go. O czym strzelać? No nie wiem, ja nie wiem, czemu... Po głowach go... Po głowach go strzelać? Birgi, a, no do... To dobrze strzelałem, dobra. Zestrzelajmy ta helka już. Ja bym ich rozjebał, ja bym... Ale tak mówię, nie, chyba nie, jeszcze nie. Kurwa mać. Kurwa Janek! Kurwa Janek! Zestrzelujemy, ale wrogi skupił się na nas. Gdzie oni? Przed nami. O, co oni tak odeszli, kurwa? Co to jest za fura? PK20 wyścigu? Do Sandy lecimy. Aktualnie Joshua Route, kierunek Przesuń się! Przesuń się, aby tym kurwa oblikiem! Jadę! O kurwa, jak to zapierdala! Już jestem, no! Radiowóz ładować? Zależnie, bo to koło tego sklepu... Został jeden, ale lekko. Dobrze, Janek, dobrze! Dobry desant! Dogonicie! Macie szotwanier z helki! Zostajemy. Buzarda stajecie? Buzarda, macie buzarda z pobrania. Destrują się, destrują się! Janek! Dobrze, dobrze, dobrze! Janek! Będzie... Będzie tak, nie, nie będzie. Wysiadka będzie, będzie wysiadka! Odlatuj, 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 odlatuj! Suspect down. Strzelają! Czekaj, czekaj! Mam picie, nie, nie mam. Ma. Kurwa, nie mam, prawo, prawo! Dobra, wysiadam, wysiadam. Go. A to nasz. Dobra, tutaj ta trójka. Sander! Rapido! Jest, kurwa! Dzięki Michelangelo za klon $1000. Trzydziestolatek ich wyruchał. Trzydziestolatek! Dobrze, tutaj trzech da all down z tego hatchbacka. A ten buzzard? On jest nad komendą. Strzelają do nas jakoś. Strzelają do nas! Chuj wie skąd, ale strzelają. Tego buzarda, kurwa, jadę mu dziecko zrobić. Janek, koluj na radiu, my tu chowamy się po krzaczorach. No. Co, to tyle? To tak. To jest to? To jest ten napad, super, rare event! Napad z pasturem, napad! Ja! Tylko wchodzę na radio. Dobrze, na jakim etapie jesteśmy? Tutaj trzech mamy zatrzymanych. Ołacze już są do opatrzenia i tak dalej. Co zresztą? Mamy jeszcze jakiś zatrzymany? Ja pierdolę. Co się stało z obywatelami Six'a? Ja myślę... Rozstrzelani. Przyjął, a nie, ci z grup Six'a? To jeszcze inna, bo oni jeszcze pakowali się do buzarda, postrzelili Erika Pythona i uciekli. To ich nie ma. Przyjął, rozumiem. Cholera uciekliwa? No nie, straszna lipa, nie? Tak mnie to kurwa boli, Jezu. I czajcie, że to jest dla nich zajebiste? Nie. Mi łeb siedzi już po tej akcji. Jak myślisz, Peter? Zostajemy. Kto? Na służbie tego? Chciałbym zostać w trójce. A jak ty mnie nazwałaś? Kurwy! A bomba, 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 bomba. Bomba jest. Dupa jest. Kurwa, i nic nie mogę. Nie żygaj. A co ty pierdolisz teraz? Jedzie komendant z nami na akcję Fight Club? Jaką kurwa akcję? Fight Club! Fight Club, no jaki Fight Club? Za 5 minut dostanę GPS-a z jakimś Fight Clubem i jadę się tam napierdalać, dzwonią do mnie. Halo. Siema, pojedź na molo, będziemy tam za 3 minuty. A dobra, to wy mnie zgarniecie, tak? Tak, tylko słuchaj, nie bierz ze sobą broni,
i nie bierz ze sobą żadnych cennych rzeczy, bo musimy uważać na psy. Dobra? Spoko. Ci wyjaśnię na miejscu. Elo. Dobra. Dobra, sytuacja jest taka. Każe mi jechać na molo i spod tego mola oni chcą mnie zwinąć. I nie mam... No właśnie chcą, oni sprawdzą, czy ja nie jestem ten, czy ja nie jestem podczepiony pod GPS-a i tak dalej, więc teoretycznie bym mógł to zdjąć i mógłbym obejść też radia policyjne i mógłbym mieć zwykłe radio, bo jak jestem z policji, to zwykłe radio obejmuje radia, kurwa, nie policyjne, znaczy policyjne. Chyba. Możemy cię z tą suką śledzić... Czekajcie. Tam być radiowozami i tak dalej. Ja generalnie już nie pozbyłem się radia policyjnego, nie? Mam na sobie tylko radio, kurwa, te takie, co każdy ma. Okej. I oni jakby przeszukają, to ja sobie tylko to zostawię. A GP... Jelo. Ja zrzucę GPS-y, wszystko i będę informował. Tak zrobimy. Halo. Już wychodzę. No pewnie. A zrzuciłeś wszystko jak należy? Nie. To ja potrzebuję tylko transport, ja auto jakieś, bo ja podjadę, a to na czujkę po prostu prezes będzie, jo. No to wiesz to. Albo tym podjadę, no. Kluczyki tu masz. My bierzemy to Roza, chodź. Dobra. A 50 tysięcy potrzebuję, żeby to przeszło wszystko, 50 tysięcy muszę wziąć. A gorzej jak oni wezmą, już daję, wezmą pod 176, 624, 86. Masz od policji na gwiazdkę. Dobra, nie mam kolczatek, to są nasze niki, ale też wypierdolę. Halo, gdzie jesteś? No jeżdżę po molo. Dobra, to wiesz co, podjedź na dół na parking. Parking molo, tak? Tak. Git. Parking molo jak coś. Dobra. Tam na dole. Jest, stoi rebla. Jedziemy na górę ogólnie. Nie mogę go wsadzić do samochodu, pomożecie panowie? Pomożesz? Witam. Kierowca? Co, z bagażniku? Tak, to ja. Dobra, wiesz co, słuchaj. Wyjmijcie go z bagażnika i dajcie go normalnie, a niech ktoś z was siądzie do bagażnika. Dobra, tak zrobimy. Pomożesz, kierowca? Dobra, posłuchaj, muszę cię związać i założyć ci worek na głowę. Nie ma żadnych przedmiotów? Nie mam, ja mam nie mam nic, wdrychy jakieś pierdoły, zrzuciłem wszystko jak kazałeś. Dobra, nie chcesz schować fury? Wyjebane, niech to zostanie, ja zatwoluję. Dobra. Słuchaj, zwiążę cię. I biorę te 50 koła, nie martw się, nie stracisz ich i muszę sprawdzić, czy nie masz broni, GPS-a i tak dalej, żeby psy. No pewnie. Co to są za... mi się pogniecie, kurwa, w tym bagażniku. Co to są za mośki? Dobra, biorę te 50 koła. No tak, jakbyśmy dogadani. I tyle, dobra. Bór na łeb i jazda. Teraz wrzucam cię do fury i jedziemy. Do fury, nie do bagażnika, jak coś. Dobra. I posłuchajcie, zasady są takie. Zdejmujecie ciuchy, okay, żeby być na gołą klatę, we dwóch. I jest to walka na pięści, wygrany wygrywa wszystko. Ja biorę z tej kasy 10%, czyli 10 koła. Wygrany dostaje 90, przegrany zostaje z niczym, odwozimy go do szpitala. Okej? Okay? Mm-hmm. Git. Dobra. A lipa by była jakby ten? Nie, ale... no w sumie kurwa można się chyba bić, to nic jest ten. Nie, no można. No jak jest coś, no, czy jakiekolwiek studia medyczne, czy coś, bo w razie czego... Co to za dziecko nie, jest? Nie, jesteśmy z ulicy, stary. To jest kasa. Co to nie jest za dziecko? Zajmujesz ryzyko utraty zdrowia. No dobra. Wiesz, na co się pisze, stary. Ty, musisz kurwa, bo Janeczek, to mnie zgubił! Wszystko będzie fair. To jest tak zwana twoja parawka pod umową. Posłuchajcie, walicie solówę do momentu, aż ktoś schodzi. Jak nie słyszysz na radiu. Jak pojechaliście. Ale jeszcze zasady wyjaśnię na miejscu. Zakaśnij raz. W stronę miasta zakaśnij raz. Jak ja nie mogę gadać! Jeżeli w przyszłości będziecie zainteresowani... Speedy, ty baranie! To chcę też robić walki o dużo większą kasę z ograniczoną publicznością, ale najpierw muszę zyskać zaufanie ludzi też. Proszę, teraz spójrz na mnie i powiedz, że jestem przystojny. Dobra, zdejmijcie kurtki i koszulki. Cześć.
Daj mi na siebie spojrzeć, o co jesteś. Dobra. To weź mnie kurwa rozkuj, no. Czemu ja jestem jedyny? No widzę co? Widzę tylko twoje oczy, widzisz. No widzisz, czyli jestem przystojny. Dobra, koniec pierdolenia, zdejmujcie ciuchy. Kurwa wytrych, bo to wszystko byłoby dobrze, ale my cię zgubili. Kurtkę i koszulkę, gołe klasy. Dobra. Mogę się szybko wyszać, szybko wyszać. Na spokojnie, no dobra. Lunę, lunę to za rok. Jednego debila mniej, wytrych ty kurwo. Human Labs, kurwa, nie mogę gadać. Human Labs, zaraz będziemy się bić, zamknijcie morty. Nie. Do głowy, to spójrz co mam. Jesteś gotowy, frajerze? Nie, czekajcie, stójcie, odsuńcie się od siebie. Słuchajcie, zasady są takie, nikt nie wyciąga broni, walczycie na pięści do momentu, aż ktoś padnie. Ten, kto upada, przegrywa. Ten, kto stoi, wygrywa wszystko. Wygląda, może dajcie mi się jeszcze na sekundę zamiast. Może okulary zajmij. Tylko szybko. Nie, w tych okularach ojciec mnie bił. Ja jestem ready. Ja też. Dobra, wytrych. Który wysłał 911? Który wysłał? 18 na 7. Wolverine, podjechać bez Garda, bomb, dobra. A może do trzech, napierdalacie się, aż pierwszy upadnie. Ktoś tu jeden, jechał, dwa. Ty stój. No. A wy tego kurwa nie zauważyliście, Gamonie? No, czego? My jesteśmy tu. Przecież on kurwa... Policja chyba wezwał, ty. Nie, żartowałem. Dawaj to. Jazda. Jo, to my też się takim dobra, razie undercover zbijemy. Na trzy, napierdalacie się, kto upadnie, ten przegrywa. Czekaj, kolego, ty masz kastet? Nie. Nie, dobra, to pierścionki. To ringi, sobie. bez lipy, kurwa. Dobra, słuchajcie. 3, 2, 1, walka. No nieźle, kurwa. Ładnie go nacydał. Mógłbyś się odsunąć, proszę? No my dziecko najebie przecież. Uważaj. Chodź tu. No, czekajcie, bo tu muszę inną metodę obrać. Kampienia i chuj. Panowie, nie ma jebania. To jest walka do upadłego. No, o szacunek uliczny, czas. Nie, ja muszę przedłużać, żeby policja wleciała. Co jest? To nie jest kurwa taniec. Nie tańczycie walca. Napierdalanka. Dawaj, Brunel, lecisz. Ty tam od tyłu, da się wpierdolić? Panowie. Dobra, od wody chyba tylko. Dobra, i znowu przedłużamy. Technika dobra, to trzeba przyznać. I co jest tak nieźle? Ta kurwa polagowana! Nieźle. No, ładny unik. No, nieźle, Wolverine, chuj wie jak tam. Za ile będzie Janek, kurwa! To wygrywa liże się ze mną. No uderz, ja już uderzyłem. Starą ci mogę uderzyć i skopać, dziwkę. Ej, dawaj, co jest, nie chcesz walczyć? To mogę oddać ziomowi kasę od razu. Nie ma wycofywania się z walki. Dobrze, dawaj. I co jest? Nie. I co mi się kamera wchodzimy, tak buguje? Wchodzimy tam tego typu. Dobra, jest Janek. Przyjął, 7-6. Dobra, teraz już tylko przedłużyć. Ktoś tam jest? Dobrze, w chuj! Ale dobrze to teraz było! Gdzie jestem? Tędy. No ty kurwa! No Janek! Kurwa, mam tak biało przed oczami. 30 tych fleszy, pierdolni.
Oni uciekać będą. Kolczatki, po! O ty kurwa, ciutko za przeproszeniem. Co do chuja? Który był kurwa frajerem? Rączki do góry. Uciekam jeden w płaszczu. Rączki do góry. Który był kurwa frajerem tu? Stój tu. Co jest do kurwy nędzy? Lag, ja laga mam. Ja pierdolę w takim momencie. W takim momencie mi wypierdoliło, nie? Nie mieli na sobie GPS-a. Dobra. Ha! Mieliś, kurwa, mieli ogon. Ja kurwa, ja was w ogóle nie znam. A w jaki sposób oni wiedzieli, że tu jesteśmy? Nie kolego. Wiem, tak, bo on to lubi. Ale tu mamy, kurwa, snycza. Koledzy, ja mam coś tylko powiem. Mm. No, słuchamy. Pozdrawiam was. Wiedziałem, kurwa, że skądś pojarzę. Akcja zorganizowana. Ale. Przyznaj, że pomysł był, kurwa, świetny. No, szczerze? Tylko, że się nie udał. Ty, ale tam w nazwisku było wytrych i trzy kropki. Przecież ja wam powiedziałem wytrych, kurwa, matoły jebane. No ja cię nie znam, stary. Ręce! Spierdoliłeś mi to, czaisz? Spierdoliłeś mi to. Jesteś dętką. Kurwa! Znajdziemy go, no ja. Ja pierdolę. Są tu zakłóci, we trzech, tylko czwarty jest do zakłucia. Nie mam lina, ani nic. Co tu się odkurwiło? Jest jeszcze jeden? Spierdoliłeś, tak, tak, napastnik. Ten, co się ze mną bił. Honorowo powinieneś go puścić. Już związałem. Dobra, ja jestem tutaj gotowy. My też. Potrzeba ich zgarnąć, przeszukać jeszcze, bo oni są uzbrojeni. Pieniądze odzyskane, jeszcze zarobione. Ty nie znamy. Ja was nie znam, kurwa. Panowie. Ja was nie znam, stary, ja przechodziłem. Słucham. Jesteśmy mafią teraz, kartelem. Oddam 100 tysięcy, jak się obciągniecie. No i co, kurwy jebane, na naszym terytorium będziecie się napierdalać, co? Kurwa, przyznajcie, że to był świetny pomysł i kurwa zazdrościcie, że tego nie wymyśliliście. Aha. I przyjmiemy, kurwa, przeprosiny. W chuj wam zazdroszczę, nie? Normalnie aż mi gdyka podchodzi pod, kurwa, gardło. Na to wygląda. Widzisz to? Ucz się, kurwa. Tak się robi akcję. Czego mam się uczyć? A nie 3 godziny konia wali, pozdro. A ty czasem tej pani nie miałeś na plakacie, Brigitte? Dobra, kim wy jesteście? Nikim ważnym. Wymyśliliśmy sobie zabawę. Się, kurwa, bo zaraz cię wiebie w kwas, śmieciu. Zaczynając od początku. Kurwa, panie ze skarpetą na głowie. Nie odzywaj się, ten od lewej to jest jakiś biseks. Ciągle Stevie, Roger, Raymond, przystojniak. Gadał, że każdemu będzie musiał obciągać. No tak, jedziemy. No kurwa, a co ty masz do biseks? On podchodzi i mówi tak do tego mojego oponenta. Jestem przystojny, co? Powiedz mi to! Najprzystojniejszy, jak już. Ja pierdolę. Dobra, kończmy ten cyrk i spierdalamy. Nie chcę mi się z wami pierdolić. Bo nie ma o czym. Ja wiesz, że opcja w telefonie ulubione to nie jest po to, żebyś miał, kurwa, przy każdym numerze gwiazdkę złotą, nie? Tak, wiem. Organizowanie nielegalnych warg na telenie moim. Myślę, że no, właśnie jest na zewnątrz, kurwa, niż tu. Dam mu te 10 koła. To no, chyba zachęta. Jeden miał pistolet przy sobie, jak coś zabrałem. W środku nikogo już nie było, dziwne. Rydzica, humanem. I co, wy jesteście drali gdzieś tam, to kurwa, tacy jesteście zajebiści, bitewnicy? A czy postrzelenie przez funkcjonariusza podlega karze prawnej? Nie, bo ja nie. Ja to tylko przechodziłem. Tak? Ja to tylko przechodziłem. Ciekawe. Słuchaj, to tak samo jak ja bym się mógł zapytać, kto cię postrzelił, jak cię nie. I co to są ze strzały, ty? Ja dobrze chyba ja wiem. Ja słyszę. To są strzały co jakiś czas. Uwaga! Tu trzeba kamzę założyć. Ja kurwa się czuję chujowo, bo się z nim biłem na pięści, ale... I byś w pistę to stał? jak mi wyjebał taki 6 osób, to tak myślę... Nie, komu muszę... Sześć? No nie wiem, jakieś kombo mi wyjebał, a ja się dałem jak śmieć bić. I kurwa zajebał mi dużo ciosów, ja mówię, o nie, ja tylko z gardą biegałem wokół niego i czekałem, aż biegniecie. Ja
10-9? 10-9? Ta słuka mówi tu postrzelonych jakiś ma. Tam są strzeleni są? Ja coś postrzelony. Co za rebla? To ty to reblo? Oni reblą byli, oni byli reblą. Gdzie? A bo ja GPS-u nie mam. O kurwa, co tu się dzieje? Orange 20? No, autostrada. Na Bluetoothie. Przyjął, co tu się dzieje? Podjadę po ciebie. O! Shotfire! To ja strzelam, bo na pasy. Tu jesteś bezdomni atakują! Auta tu jakieś stoją! Co tu się dzieje? Auto podjechało! Garaże sprawdźmy, garaże! A to ty. To ja, no. To boostingi są, nie? Co za fura? Wygląda na... jakąś dziwną. Tu? Nie. Czysto? Tu? Drugi? Co to jest? Nie. Ja chyba wiem, co tu chodzi. Na parkingu będę zaraz na więzieniu. Tu się coś odjebało. Aha. Chuj, zajmijmy się zatrzymanymi. To chyba... Dobra, ja już rozumiem. A ten? Że ja? No te 50 tysięcy na walkę. A to wy się kurwa znacie? No. On mi kazał, bo mi zadzwonił w ogóle, że coś się dzieje. I że mamy tu wjechać jako policja. Ty mówisz, jak się nawet w kontaktach nie mamy. No ty jesteś... Nie, zasrany. Nie no stary, popełniłem błąd, że pozwoliłem ci pójść się odlać. No. Wtedy właśnie skolowałem. Ja ci kurwa mówiłem, pilnuj go. Nie, ja się dopiero. Emocje, czaisz, emocje. Przyjął, ja już jadę szybko. Ale nie powiesz, jakiś mały klimacik był. Helikopterem, no, czy... no jo, ale dlatego zabrałem wam wszystkich pieniędzy. Klimacik to będzie jak mydło nam będzie spadało. Nie no, zabrałeś wszystkie pieniądze, co ty nie pierdolisz? Nie, podrzuciłem z powrotem. Tylko ty no nie wiesz, że ci podrzuciłem. Bo ty nie widzisz, jak ci coś podkładam, proste. Kurwa, no nie wiem, zobaczymy, kurwa, czy tak będzie, nie ale sądzę. Ale zawsze możesz doinwestować. A jeżeli przecież, tak ej, będzie, ale stój! Ten kurwa ten 911 wysłał. Kto? A ten, co się ze mną bił. Ja wam to powiedziałem na początku, no tak. Co ja? Masz dowód na to? To jest tak. Wolverine. Jest tak. Jest tak, powiadomienie w dispatch. 911 Human Labs. Ratunku, biją się. No nie zesraj się. Czy tak było? Ej, monitor no, mi się wyłączy zaraz. Serio tak nie było. Panie kurwa, kolego. Nie no, dla psów też nie można wierzyć. Nie, ale serio, nie, ale teraz serio mówię. A miała być piękna, spokojna robota. On też serio mówił, że nie jest psem. Jak to wyłączyć? Przecież... Dobra, kończmy ten cyrk, panowie. I? Na puszce w sumie nie jest tak źle. Dobrze karmią, fajnych ludzi można poznać. Jeden tu wchodzi! No dupu tego nie otworzę! Zakuty masz jestem. Otwarte, baranie! Zakuty jestem, no przecież zakuty masz kurwa łeb! Dalej! Panie Wytrych, ale pan jest kurwa męski. Jara cię to? Do tej celi wchodzisz, kurwa. Pyk, tu! Tu jeden? Tu wchodzisz! Pod ścianę! O której kolacja? Pod ścianę! Nie ma kolacji! Kolacji nie ma, dzisiaj jesteście... będziecie głodni chodzić. Dzisiaj jesteście ruchani na śniadanie. Posłuchajcie, kurwa. Mała! Ty nie mam sinki. Zorganizowana grupa przestępcza. Dobra. Przepraszam bardzo, kto mi zabrał sinkę? Facet, dobrze, który z was prowadzi, a który przynależy? Żaden, ani nie ma, ani nie. My się nie znamy, dobrze, w takim razie się przynależą do zorganizowanej grupy. Ja za kolację, to jest 15 miesięcy na $700. Pasuje robota. Tak, pasuje? No. Dobra, w takim razie zrobię jednostki corrections do pierwszej celi. Drugi. Pod ścianę. Ty ich możesz grupowo, nie? Tak? No dobra, no. Dobra. Niech będzie. Jak ty się nazywasz? Kurwa cieszy, ale cieszy się, jak ty się nazywasz? Co? Jigit kurwa Jones, zapamiętaj to jebane imię. Jakie to są barany jebane. Ale cieszy się, że tam byłeś, co? Z jednej strony. No kurwa, wy zrobiliście lepsze rzeczy niż debile przez 3 godziny. Dobra, za to, że tego Maxi zrobiliście coś wolne, chodź. Wow, dzięki. Ziomale pomyślał, że poszedłem na współpracę. No tak.
Kurwa, ale mi spierdoliłeś pomysł, facet. Przecież to był taki pomysł. Tak. Czemu on wyszedł? Ajajaj. To się rozjebał. I tak to powtórzę. Żartowałem. Wiadomo. Ja pierdolę, czaisz, pierwsza walka, żebyś to zrobił, kurwa, po trzeciej walce, to chuj w to. Ajajaj. Tędy się wychodziło, dawaj tędy. Ajajaj. Kurwa, nie mogę tego przeboleć, kurwa. No trudno, chuj w to. Mogę chociaż zajebać ci gałką w gębę śnieżną? Nie. Albo możesz. Dobra. No i za to... Kurwa. Widzisz tych chłopów za tobą? Nie no, chodź, nie. Wypuszczę cię. A umówimy się chociaż na randkę przy stoniaku? Jestem mistrzem podchodzenia pod granicę. Tak? Tak. Stój, stój. Zapłacę ci 100 tysięcy, jak zeskoczysz z tego murek. Uda ci się zeskoczyć. W jakim sensie?